Najpierw koronawirus, teraz wakacje, więc mnóstwo czasu na to, żeby czytać książki. I całe morze książek, których na pewno nie przeczytaliśmy. To wszystko można zmienić, ale czy Opolanie czytają książki? Jakie książki polecają na wakacje? Dowiedzmy się tego. Bardzo lubię czytać książki, czytam przez cały rok. Jestem na emeryturze, więc mam dużo czasu. Mogę sobie tutaj do biblioteki często przychodzić. A co ostatnio czytałam? No mnóstwo książek. Ostatnio czytałam te kobiece książki. Po prostu takie lekkie, łatwe i przyjemne. Był taki czas, że, ale to jeszcze bardzo dawno temu, że właściwie co roku, co wakacje, to sobie przypominałam te wszystkie nasze takie piękne, historyczne powieści. Ale teraz już nie. Przede wszystkim rodzice powinni zachęcić do czytania i do kupowania książek. Bo mam przykład moich małych wnuków, którzy bardzo, jeden ma 4 lata i już właściwie wszystkie te książki z jego przedziału wiekowego zna, a drugi ma 2 latka i już też ogląda. No ale to jest zasługa rodziców. Jeden tytuł, książka taka kobieca dla kobiet, którą by pani poleciła, która zrobiła na pani wrażenie. Boże, wie pani, ta piękna miłość, tylko to była, już Boże, zapomniałam, Karpińska, nazwisko autorki. Maria chyba Karpińska i to duże wrażenie na mnie zrobiła ta książka. No to jest oczywiście, to nie jest bardzo wysokich lotów książka, ale taka poruszająca trochę. Jeżeli chodzi o frekwencję samych osób, to jest może troszeczkę mniej, ale myślę, że to też wynika z tego, że wpuszczamy ograniczoną ilość osób, prawda? Więc nie mamy naraz zbyt dużego tłumu, tylko stopniowo, porcjami, że tak powiem, po 5-6 osób jest wpuszczanych. Natomiast jeśli chodzi o frekwencję wypożyczeń, to ja osobiście nie widzę żadnej różnicy, a nawet bym powiedział, że jeżeli policzymy sobie rezerwacje, które mamy tam poustawiane, to tych wypożyczeń jest nawet odrobinkę więcej. Udało nam się sprowadzić do biblioteki przepięknie wydane, mistrzostwo edytorskie absolutnie moim zdaniem, pozycję wydawnictwa Vesper, przepraszam, między innymi takie klasyki jak Coś Johna Campbella, myślę, że wszyscy znamy ekranizację, podobnie w przypadku Egzorcysty Blatty'ego, jak również niezwykłą historię Wellsa, ale mniej znaną niż Wojna Światów, Wyspa doktora Moreau. Adwokat Diabła, nie każdy wie, że ekranizacja też bardzo znana była na podstawie właśnie tej powieści. I przerażający gęsioskórkowy horror, również z wydawnictwa Vesper. Roberto Marasco, Całopalenie. Będą Państwo zachwyceni. To są horrory, a kryminały? Mamy teraz wydaną świeżutką bułeczkę naszego Mroza, czyli Osiedle Żniw. Czy macie ją już u siebie w bibliotece? Będzie można ją wypożyczyć? To kryminał. Już można ją wypożyczyć. Mamy 2 egzemplarze. Wczoraj opisane, opieczętowane i świeżutko oprawione. Jak łatwo się domyślić, zniknęły już z półek, ale można się na nie zapisywać. Jeszcze kolejek długich jak stąd na Księżyc nie ma, także warto zrobić to jak najszybciej. Mamy na przykład nową powieść Daniel Steele i nową powieść Richarda Evansa. Jeśli chodzi o takie ciepłe obyczajówki, które można sobie poczytać leżąc na leżaku gdzieś na plaży, to myślę, że ta autorka i ten autor to jest doskonały wybór. W tym momencie akurat czekam na wydanie Anne Bishop. A właśnie tutaj sprawdzałam sobie z serii Światło i Cienie. Drugiego tomu, pierwszy tom przeczytałam, to jest fantastyka, akurat mi bardzo się podoba, także mogę śmiało to polecić. Jeżeli ktoś lubi tego typu literaturę fantazy z fantastyką, z czynnikiem troszeczkę psi, to jak najbardziej. Ja dużo czytam, ale ja przeważnie kupuję książki. Jeżeli coś czytam, to przeważnie też w 90% do tego wracam. 2, 3, 4 razy. Są książki, które czytam 20 razy. To zależy, jeżeli się coś zna, to przyjemnie zawsze do tego wrócić. Nie trzeba się zastanawiać, co tam się dzieje, bo są książki, które na przykład człowiek utknie gdzieś w którymś miejscu i się denerwuje, że coś mu tam nie gra, irytuje go i zostawia tak. To zależy od czytelnika po prostu. Jeżeli jest osoba trzeźwo myśląca, to na pewno nie polecałabym jej fantastyki, ponieważ w tym się nie odnajdzie i nie będzie to coś, co
z chęcią będzie czytała. Raczej bym tutaj ją skierowała do jakiejś biografii, w zależności też od tego, czy ma zainteresowania historyczne, czy też sztuką się interesuje, no to tutaj już szeroki wybór jest. Natomiast jeżeli ktoś jest typowym marzycielem, no to ja chętnie sięgam na przykład po fantastykę lub też science fiction. Ja osobiście czytam książki przygodowe, książki podróżnicze, ale również książki, które pochodzą z lat międzywojennych, czyli lata 1920-1939, na przykład Coopera książki. Bardzo lubię ja czytać. Natomiast książki, które wypożyczyłem, to są nie dla mnie, po prostu dla studentki, mogę powiedzieć. I ona studiuje w tej chwili, już będzie na drugim roku teraz. I po prostu chciała książki Jerzego Bralczyka, Mój język prywatny i Zwierzyniec. No i tutaj Bralczyk, Miodek i Markowski, jak gdyby między nimi ta dyskusja, która się toczy tutaj. Ale że na wakacje chciałbym polecić książkę Coopera z lat międzywojennych, która mówi o sławnych Polkach. Polkach, które były po prostu bardzo wysoko w hierarchii i państwowej dzięki swoim mężom. Także takie książki polecam, są bardzo ciekawe. Pokazują działalność tych kobiet, tak powiedzmy, przy mężu, która jest też bardzo ceniona i która bardzo dużo daje. I wnosi to, że mężowie jak gdyby starają się jeszcze lepiej to wszystko wykonywać. Jest co innego, jak się czyta książkę, a co innego, jak się patrzy w telewizor, tam się coś czyta, albo w audiobook. Książka po prostu szlachetnia, tyle można powiedzieć. Ostatnia pozycja, która mnie zachwyca, to jest książka profesora Grebera. To jest profesor chyba Uniwersytetu Chicagowskiego, jeśli się nie mylę, ekonomista, a tytuł książki Praca bez sensu. Otóż okazuje się, że ponad 50% z nas wykonuje pracę bez sensu. Mało tego. Wnioski z badań pana profesora i jego zespołu prowadzą do takiego dosyć, powiedziałbym, radykalnego poglądu, że jeśli chcesz zarobić dużo pieniędzy, to musisz wykonywać pracę bez sensu. Zdecydowanie bardzo motywująca. Dlatego, że informuje, z jakiego powodu musimy wykonywać pewne czynności zawodowe, w których nie znajdujemy sensu. Kilka lat temu rozmawiałem z młodym człowiekiem na Politechnice Wrocławskiej, który mi mówi: proszę pana, ja wcale niczego nie czytam. Jak to pan nie czyta? Na którym pan jest roku? Na piątym. I zalicza pan wszystkie zajęcia i nie czyta pan? Jak to? No nie, proszę pana, ja nie przeczytałem żadnej książki. A co pan robi w ciągu dnia? Na przykład jak pan się przygotowuje do egzaminu? No wie pan, przeglądam strony internetowe, czytam tam informacje jakieś. No to zaraz, czyta pan czy pan nie czyta? Tak naprawdę wszyscy czytamy dużo więcej niż czytaliśmy przed tą erą pewnej formy rewolucji informatycznej. Czytamy bardzo dużo, bez przerwy. Ci młodzi ludzie, którzy chodzą po ulicach z telefonami w ręku i ciągle coś tam czytają, to jednak czytają.